Ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Siemano, ja jestem Savic, to jest oczywiście Hearthstone. A dzisiaj chciałem wam pokazać talię Łotra. Jednakowoż talię Łotra, która nie będzie, tak jak się pewnie spodziewaliście, Miracle Rogue'iem, czyli klasycznym takim archetypem, można powiedzieć, najlepszym pomysłem, konceptem na talię Łotra, która bazuje na takim kombie licytatora z gadżetonu, stronnika, którego moc specjalna powoduje to, że dobieramy kartę za każdym razem, kiedy rzucamy zaklęcie. Oraz na, jak się domyślacie, rzucaniu zaklęć, czyli generalnie rzucamy zaklęcie, zadajemy jakieś obrażenia, czy to stronnikom, czy to naszemu przeciwnikowi i dzięki temu jeszcze dobieramy karty, co naprawdę może być miażdżące w skutkach dla naszego przeciwnika. Zobaczymy, jak mi się uda jednak lekko zmodyfikowaną talią taką Miracle Rogue'a, która stawia nacisk... Główną myślę, że różnicą jest to, że stawia ona nacisk na bronie, które u klasycznego Łotra nie występują. Mamy tu bronie zarówno ostrze skrytobójcy, czyli broń 3-4, oraz ostrze zatracenia, chyba broń 2-2, która zadaje jedno obrażenie przy przyzwaniu, albo w kombinacji dwa obrażenia. Warto też wspomnieć, bo już nam pierwsza karta z kombinacją się pojawiła. Co to w ogóle jest kombinacja? Otóż, kombinacja jest to moc specjalna danej karty bądź zaklęcia, która aktywuje się w momencie, kiedy przed daną kartą zostaje jakaś karta wyrzucona w danej turze. To znaczy, jeśli ja w najbliższej turze, w której będę miał dwa many, wyrzucę Herszta Kręgu Nieskornych, to pojawi się tylko on. Jeśli poczekam z nim do trzeciej tury, zagram jakąś tam kartę za jeden, powiedzmy zabójcą truciznę do broni, którą wcześniej zagram, i chyba tak będzie, to on pojawi się z kombinacją. Oczywiście kulturalnie się pojawi się z kolegą bandytą nieskornym, tak? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Aha, gramy z jakimś takim trochę pancernym, można by powiedzieć, pancernym, oczywiście, przepraszam, wojownikiem. Myślę, że atak prosto w twarz będzie nie na miejscu do końca. Możemy poczekać z dawaniem tego damage'a na twarz i tak czy prędzej czy później go potraktujemy tym damage'em, a tak przynajmniej będziemy mogli zniszczyć ewentualnie kreaturę, którą on wyrzuci. Jednak nie decyduje się na wyrzucenie kreatury, dlatego ja odpowiadam panterą i nadal zostaję przy nieatakowaniu, szczególnie, że mam nawałnicę ostrzy i w przyszłej turze mogę zadać 6 obrażeń danej kreaturze plus jeszcze 3 przy okazji jemu w twarz. Cieszy mnie bardzo, że nasz przeciwnik taką bardziej pasywną grę preferuje. Dzięki temu ja będę mógł w przyszłej turze już rzucić lazurowego smokowca. Rozumiem. Aha. Rozumiem. Myślę, że pójdziemy w takim razie w lazurowego smokowca. Potraktujemy tego szarżującego kolegę ciosem w plecy, bo nie ma sensu marnować naszej broni, skoro taka miła karta nam wpadła. I zaatakujemy go jeszcze w twarz, żeby zaznaczyć to, że jednak tutaj jestem i zamierzam może wygrać ten mecz. Tak jak powiedziałem, ta talia nie powiedziałem tego jeszcze, bo miałem to na myśli. Ta talia, myślę, że jedyną główną jej przewagą nad talią zwykłą Miracle Rogue jest to, że nawet jeśli nie dobierzecie tego licytatora z gadżetonu w czasie całej gry, jesteście mimo wszystko w stanie wygrać i macie nadal jakieś szanse dzięki temu, że są inne karty, które niekoniecznie bazują na kombie właśnie z tą kartą. Okej, egzekucja, rozumiem, że na złotowym smokowcu dużej mi to różnicy nie robi, gdyż i tak, okej, to robi całkiem sporo różnicę. Okej. Pójdziemy w licytatora z gadżetonu, tak mi się zdaje. Pozbędziemy się tego kolegi. Cofniemy naszego licytatora. Jeszcze kolejny doszedł, więc fantastycznie, bardzo się cieszę. Zostaniemy przy takim właśnie zagraniu. Dzięki temu w przyszłej turze 7 many będziemy mogli zagrać. I licytatora, i zabójczą truciznę, i nawałnicę ostrzy bądź kosiora. Tak, dobrze liczę? 4, 5, 6. No to myślę, że fantastycznie.
Mam nadzieję, że jakąś dużą kreaturę. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo ładnie moje combo się dzięki temu zaprezentuje. W takim razie wchodzi licytator, wchodzi zabójcza trucizna i nawałnica ostrzy. Mam nadzieję, że miażdżąca dla jego zagrania obecnego wyczyści stół. Zada mu jeszcze 5 obrażeń prosto w twarz, a ja będę mógł jeszcze dodatkowym podstępnym uderzeniem zarówno zadać 3 obrażenia i jeszcze dobrać dzięki temu kartę. Czyli można by powiedzieć, że Miracle Rogue w swoim najlepszym wydaniu. Aczkolwiek zobaczymy, co nasz przeciwnik przeciwko mi wystawi. Arkanitowy rozpruwacz. W porządku, mój licytator, przynajmniej ten, na pewno już swoją dolę, że się tak wyrażę, odprawił, a i tak 4 damage'a zafunduje mu na twarz. To 2 redukowane przez pancerz. Myślę, że kolejny licytator... A może jednak nie? Nie, myślę, że szalony bombiarz. Tak trochę, a co tam szalejmy? Jedno w niego, dwa we mnie. No cóż, nadal ma mniej życia ode mnie. Herszt nieszkornych oraz zabójcze sztylety. Myślę, że w twarzy, gdyż obie moje trucizny już poszły, więc nie będę miał czym impostować. Kosiora zostawimy sobie na przyszłą turę, w której będę mógł rzucić i gadżetona, przepraszam, i licytatora, i 2 kosiory, zadając 2 obrażenia w twarz, dobierając w sumie 1, 2, 4 karty. Czyli całkiem nieźle. Blok, no troszeczkę mi utrudnia grę. Cieszę się, że on zmarnuje, z mojej perspektywy, zmarnuje ten arkanitowy... arkanitowy... Gdzie on jest? No, arkanitowy w każdym razie broń, dzięki czemu ja mogę rzucić licytatora. Na początku zaatakować w ten sposób, cofnąć tego kolegę, dzięki czemu dobieram kartę. Tu trzeba się dobrze orientować, słuchajcie, bo naprawdę czasami się dzieją trochę cuda na kiju, że się tak wyrażę, w momencie grania tym łotrem. Zadać dodatkowe jedno obrażenie w twarz. I myślę, że kolejnego nie będziemy mu... Nie musimy rzucać jeszcze tego przygotowania, nie ma naprawdę potrzeby. Dobrze, że przeskoczyłem turę, gdyż zostawię sobie to przygotowanie na skrytobójstwo, ewentualnie w przyszłej turze, jakby on wyrzucił jakieś dużą, utrudniającą mi życie kreaturę. Co do samego deku mojego przeciwnika, no jest to taki, z tego co widzę, taki midrange rush, szczerze mówiąc. Trochę ciekawy koncept, jakby nie patrzeć. A czy będzie atakował licytatora? No tak sądzę, pozbył się obu moich licytatorów, jednak fakt, że ma tylko 10 życia... Okej, jeszcze dobija tego, w porządku. Jednak fakt, że ma tylko 10 życia jest, myślę, że 12, okej. Jest, myślę, że bardzo pocieszający. Bombiarz jak najbardziej na miejscu. Znowu 2 we mnie, tylko 1 w niego. Kosior w twarz. Czekamy, podstępne uderzenie mi nic obecnie nie da. Wachlarz ostrzy, mam nadzieję, że dobierze mi jakąś przydatną kartę. Wypatroszenie bardzo chętnie, prosto w twarz. I jeszcze co mogę zrobić? Zaatakować tym i podstępne uderzenie zostawić sobie na później. Ukryć mojego szalonego bombiarza, co bym był pewien, aby on przeżył do następnej tury, zapewniając sobie niemalże litala, no oczywiście nie biorąc pod uwagę pancerza, jaki może rzucić mój przeciwnik. Wtedy będzie miał 7 życia, jestem w stanie zadać... Nie, 7 nadal obrażeń, więc... no cóż. Rozumiem, że to nie. Prosto w twarz i tym, jak... Ten tego rozpruwacz, to już niestety będzie broń, której on w tym meczu nie użyje. I ja nie będę już się jakoś bardzo nad moim przeciwnikiem znęcał. Podstępne uderzenie jako fantastyczny finisher kończy właśnie ten mecz. Moim przeciwnikiem, który myślę, że do końca miał jeszcze nadzieję, że... A nuż ja nie będę... Wow! Ale pieniądze. 1000 partii w wolnym trybie. Wow! No to słuchajcie, myślę, że jakieś bardzo, bardzo szczęśliwe spotkanie nam się akurat dzisiaj trafiło. Nie miałem pojęcia, że akurat to teraz wypadnie. Ależ pieniędzy, ojejku. No dobra, dobra, ale ja mam wam pokazać talię. Talię, która, tak jak powiedziałem, omówimy ją w ten sposób, że ja najpierw omówię karty, które są w archetypie Miracle Rogue, a później te, które ja od siebie dodałem, czy też zamieniłem za jakieś inne, dobra?
Zacznijmy troszeczkę od końca, gdyż licytator z gadżetonu jest rdzeniem całym tej talii. No, bez tej karty nie ma w ogóle mowy o Miracle Rogue'u. Jeden, no w porządku, dwa, bardzo optymalna wersja. I mówimy już, w czym działa, z czym w synergii działa. Cios w plecy, bardzo fajny removal na początkowe tury, świetnie się kombi z hersztem z kręgów skornych. Ale tak, cios w plecy, bardzo, bardzo dobry removal. Krok w cień, normalnie chyba powinien być jeden, tak mi się zdaje, w takim archetypowym koncepcie, ale ja dałem dwa, później wam powiem dlaczego. Przygotowanie, spokojnie wrzucajcie dwa, ja nie wrzucam, no bo po prostu drugiego jeszcze nie mam. Podstępne uderzenie, także dwa, tak jak widzieliście, bardzo fajny finisher. Nie wiem, skąd inąd mógłbym wziąć, skąd mógłbym wziąć inaczej ten właśnie finisher na poprzedni mecz, znaczy na ostatni mecz, bo podstępne uderzenie bardzo świetnie sprawdziło się tutaj. Ukrycie, głównie po to, żeby nasz licytator Anusz jeszcze trochę przeżył. Anusz dobrał nam jeszcze tę dodatkową kartę, tę, która będzie nam potrzebna do skończenia naszego przeciwnika. Zabójcza trucizna. Tutaj trzeba podkreślić, ja postawiłem trochę na bronię, trochę na coś innego. Bardzo dobrze działa w kombie z ostrzem zatracenia, z ostrzem skrytobójcy, czyli tak naprawdę te dwie karty w ogóle nie powinny tutaj być. Z ostrzem skrytobójcy daje nam 5-4 broń, czyli broń, która jest w stanie zdać 20 damage'a w 4 turach. Idąc dalej, zimna krew też powinny być raczej dwie. Mi się jakoś nie udaje jej ładnie skombić z kreaturami, ponieważ większość naszych kreatur ma poniżej 4, a tak naprawdę poniżej nawet 3 życia. Więc nasz przeciwnik łatwo się pozbywa takiej kreatury jakimś zaklęciem, jakimś czymś tam. Mi się tak zdarzyło. Może wam się uda trafić na ludzi, którzy nie będą mieli jak pozbyć się tej zboostowanej kreatury z plus 4 do ataku. Ale idąc dalej, dwa kosiory. Fajny taki trochę removal, trochę dobranie karty, raczej dobranie karty i taki bonusowy jeden damage. Nawałnica ostrzy. To jest karta, która akurat przydała mi się w tym meczu. Uwierzcie mi na słowo, ona się w większości meczów nie przyda. Naprawdę, będzie wam się działa w tej ręce, będzie w ogóle bezużyteczna, ale jak już jeden mecz przyjdzie, to naprawdę uratuje wam tyłek i dlatego ja mam ją, ale tylko w sztuce 1. Ogłuszenie do pozbycia się jakichś tam nieprzyjemnych stronników przeciwnika, którzy jeszcze zostali pewnie zboostowani przez jakieś inne jego karty, bardzo utrudnia naszemu przeciwnikowi życie i grę. Kolejna karta, wypatroszenie. Powinny być dwa wypatroszenia, jednak ja nie mam dwóch z wiadomego powodu. Bardzo fajne 4 dodatkowe damage'a tylko za 2 many, super karta. Dwóch hersztów kręgu nieskornych. Ich tu nie powinno być. Młodsza inżynier powinna być w tej talii, jednak ludzie byliby sceptyczni co do wkładania młodszej inżynier, a nie wkładania bardzo podobnej karty, czyli zbieracza łupów. Różnica między tymi kartami jest tylko i wyłącznie taka, że młodsza inżynier ma tylko jeden ataku, a zbieracz łupów ma dwa. Oraz oba dobierają kartę, jednak niż młodsza inżynier dobiera kartę okrzykiem bojowym, a zbieracz łupów agonią. Dlaczego zdecydowałem się jednak na okrzyk bojowy kosztem jednego punktu ataku? Z prostej przyczyny. Mam aż 2 kroki w cień, dzięki temu mogę aktywować ten okrzyk bojowy kilka razy. Idąc dalej. Znaczy z reguły 2, przy dużym szczęściu 3. Idąc dalej. Szalony bombiarz. Dla mnie bardzo niedoceniana karta. Bardzo, bardzo naprawdę często mi przydaje się i pomaga i czyści takie jakieś duże kreatury z tylko jednym czy dwa zdrowia. Chociaż w tej turze był nie do końca po mojej stronie, że się tak wyrażę, no ale wiecie, bywa. Tak to jest ten losowy damage, chociaż go nie powinno być w tej talii. Omawiając jeszcze kilka ostatnich kart, które znajdują się w archetypie, bo to tak trochę odskoczyłem z tym szalonym bombiarzem. Wachlarz ostrzy. Nie bójcie się tej karty zagrywać nawet na pusty stół. To jest dobry moment, trzecia tura, jeśli was przeciwnik nadal nic nie wyrzucił, do dobrania karty. Nie bójcie się tego, bo widziałem nawet jak zawodowcy to robią i to nie jest jakiś duży błąd. Jeśli nie macie żadnych kart dobrych do wyrzucenia w następnej turze, czy też removali na to, co wasz przeciwnik może dalej wyrzucić. Agent WW. Ich tu powinno być tak naprawdę dwóch, ja się zdecydowałem tylko na jednego. Szczerze mówiąc, mogę go nawet zmienić kosztem jednego herszta bandytów. Jednak idąc dalej, tego nie powinno być. Lazurowy, smokowiec, także fajna karta, dla mnie bardzo OP, dobiera nam kartę i jeszcze daje bonus do zaklęć,
Za 5 many w dodatku jeszcze stronnik 4-4. Myślę, że całkiem niezła karta. Nie ma co tutaj narzekać na nią. Dobra, a teraz karty, które tu się nie powinny zmieścić, aczkolwiek ja postanowiłem je wsadzić. Czyli tak, idąc od góry, moment tego, to powinno być. Herszty kręgu nieskornych. Szczerze, po prostu lubię tę kartę. I tak naprawdę tyle. Więcej komentarza nie mam. Spokojnie możecie ją wymienić na dowolną rzecz, którą chcecie. To była taka moja finezja, ale to zaraz wam powiem, co tutaj finezji. Może już nie powinienem. Szalony bomb już komentowałem. Ostrze zatracenia oraz ostrze skrytobójcy. Stwierdziłem, że skoro nasz Water ma taki arsenał broni, no to nie wstawianie tych kart byłoby po prostu zgwałceniem niemalże jego całkiem dużego atutu, który świetnie się kombi z zabójczą trucizną. I ostatnie dwie karty, może zacznijmy od skrytobójstwa. Tutaj też spokojnie można dać na przykład drugie ogłuszenie, chociaż ja się zdecydowałem na skrytobójstwo. Jak widzieliście w tej ostatniej walce, bardzo się przydało, dało mi jakąś przewagę, coś tam pomogło, poprawiło, więc dlatego między innymi mam tę kartę, że czasami się przydaje. No i ostatnia karta, przyczajona pantera, tej karty zupełnie tu stronnika, ten stronnik nie powinien się tu zupełnie pojawić. Jednakowoż ja wychodzę całkiem nieźle na przyzywaniu tej pantery, gdyż jest ona dosyć problematyczna w pozbyciu się, gdyż mało zaklęć zadaje 2 damage'a, z reguły są to 3 albo 1, więc żal trochę 3, 1 nie wystarcza, także ta pantera z reguły przeżywa, już nie mówiąc, że ma ukrycie, więc taki trochę niespodziankowy ukryty damage, 4 punkty w twarz, całkiem myślę, że nieźle. Zdaje mi się, że to tak, to wszystkie karty, także... Ostatnia tylko moja uwaga dla was. Jak widzicie, czemu ja nie pokazałem wam dzisiaj Miracle Rogue'a? Bo stwierdziłem, że pójdę w finezję, a również dlatego, że nie miałem wszystkich potrzebnych ku temu kart esencjonalnych niemalże dla tej talii. I radzę wam też tak zrobić. Jak widzicie jakiś fajny koncept na talię, zastanówcie się. Nie macie wszystkich kart potrzebnych, czy to legendarnych, czy to właśnie takich epickich, przepraszam. Zastanówcie się, czy nie macie w sobie jakiejś takiej kreatywności do stworzenia własnej talii, własnego konceptu. Wiadomo, że on nie zawsze wyjdzie, ale możecie wymyślić kolejny super koncept na talii. I tego wam szczerze mówiąc życzę, bo mi się szczerze mówiąc udało, przynajmniej na tym poziomie, na którym ja gram, czyli na tam 16 rankingu. Ta talia całkiem często się sprawdza, mimo tego, że nie jest bardzo ściśle, nie jest po prostu archetypem tego Miracle Rogue'a. Ale cóż, żeby więcej nie gadać, zostawiam was z tą talią. Zachęcam was tylko jedynie takim krótką uwagę. Zajrzyjcie do opisu filmu, dobra? Bo tam może się pojawić pewna wiadomość. Fajnie by było, jakbyście zareagowali. Jeśli macie chwilę, to zajrzyjcie, bardzo was proszę. Ale już nie przedłużając, ja dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.